Cześć, ten odcinek będzie o winie czerwonym, ale nie jednoszczepowym. Porozmawiamy sobie dzisiaj o kuwę, inaczej mówiąc o kupażu, czyli o mieszance różnych szczepów winogron. To znaczy, że wino nie zostało wyprodukowane z jednego szczepu, a na przykład z kilku, z dwóch, trzech, a nawet i z dziesięciu. Dzisiaj będziemy mówić o czerwonym winie, oczywiście z Dolnego Śląska, bo to już jest kolejny odcinek w ramach akcji Pij Dolnośląskie Wino. Ja nazywam się Patrycja, mam projekt Wine Thinking i zapraszam Was serdecznie, bo dla wielu z Was myślę, że to będzie niespodzianka, że w ogóle polskie wina czerwone istnieją. Nie wiadomo dlaczego, ale utarł się taki mit, że w Polsce robi się tylko dobre wina białe. Mamy też godną reprezentację w kolorze czerwieni. Dlaczego dopiero teraz to odkrywamy? Bo nasze wina potrzebowały czasu, aby dojrzeć. I myślę, że to jest świetny moment, żeby zaprezentować Wam fajne wina z Dolnego Śląska w kolorze czerwieni. Zapraszam. Zaczynamy melodyjnie, bo jak producent napisał na winie, od tercetu. Tercet, czyli coś składającego się z trzech elementów. W tym przypadku są to trzy szczepy winogron, które są bardzo popularne, często uprawiane właśnie w Polsce. Więc zapamiętajcie, jest to Cabernet Cantor, Cabernet Cortis i Baron. To wszystko tworzy kupaż wina czerwonego z winnicy Lopera. Winnica Lopera mieści się w okolicach Wzgórz Trzebnickich. Wybrałam to wino jako pierwsze ze względu na to, że jest najbardziej lekkie z naszej dzisiejszej czwórki win, które Wam zaprezentuję. Jest najbardziej takie żywe, owocowe i od takich win powinniśmy zaczynać. Im dalej w las, tym powinny być bardziej strukturalne, bogatsze w cukier. Gdybyśmy zaczęli od wina bardzo słodkiego, to później każde kolejne wydawało nam by się bardzo wytrawne. Dlatego my zaczynamy od wina z żywą kwasowością, z żywymi taninami, bo takie tutaj właśnie są obecne. I jest bardzo owocowe. Maliny i poziomki, a także owoce leśne są tu wyczuwalne. Delikatna wanilia, która to wszystko zmiękcza. Wino pochodzi z 2018 roku. Było przez jakiś czas dojrzewane w drewnianych beczkach, więc nam się ładnie zaokrągliło, ale te aromaty dymne, cygarowe czy przyprawowe nie zdominowały naszego wina. Ale słuchajcie, co ciekawe, otworzyłam to wino tydzień temu i jeszcze się nie zepsuło, to jest fenomenalne. Czas na kolejne wino, tym razem z winnicy Katarzyna. To zabawne, słuchajcie, ale przed nami jeszcze wina z winnicy Anna i winnicy Jadwiga. Czyli wychodzi na to, że patronkami naszego odcinka dzisiejszego są właśnie kobiety. No i bardzo dobrze. Teraz w tym miejscu chciałabym złożyć zdrówko dla wszystkich kobiet. Wracając do wina, jest to kupaż, czyli znów połączenie różnych szczepów winogron. Tym razem są to najpopularniejsze szczepy do uprawy w Polsce. Rondo, drugi nazywa się Regent. Mieszanka Rondo-Regent to już jest mem polskiego winiarstwa, bo po prostu bardzo często się taki tworzy. Jest to wino z 2017 roku, czyli już troszeczkę miało czas, żeby dojrzeć. Jest średnio zbudowane, ma wysoką kwasowość, ma wysokie taniny, które są dosyć suche jak dla mnie, takie dają czadu w ustach i w aromatach bardziej czereśnie, poziomki, maliny, trochę wiśni, no i gdzieś to owoce leśne bardziej na drugim planie, no i jest właśnie odrobina wanilii na koniec, taka przyjemna nuta. W ogóle to powiem Wam, gdzie się mieści winnica Katarzyna może, w miejscowości Święta Katarzyna, a to jest tylko 10 km od Wrocławia. Tu jeszcze ciekawostka, jeżeli chodzi o to kupażowanie, tworzenie kupaży i kuwe, czyli mieszanki różnych szczepów winogron, wystarczy na terenie Unii Europejskiej, że stworzymy wino z minimum 85% danego szczepu. Niech będzie to rondo. 85% rondo wystarczy, aby wino nazywało się po prostu rondo i nie musimy dopisywać już, że jest tam jeszcze domieszka 15% innych szczepów. Jedziemy z następnym! I od Katarzyny przeszliśmy do Jadwigi. Tak się nazywa kolejna winnica, winnica Jadwiga, która położona jest niedaleko Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Tym razem w roli głównej występuje szczep o nazwie Regent, który był już w poprzednim winie, i Cabernet Cortis, który też był już w poprzednim winie. Jak na wino z 2018 roku powiedziałabym, że jest mocniej zbudowane. Wiśnia i czarna porzeczka dominują tutaj, jeżeli chodzi o aromaty owocowe, ale też fajne takie jakieś przyprawy, jakaś ostrość występuje w tym winie. Ono było dojrzewane właśnie w drewnianej beczce. Wino ma pięknie zbalansowane taniny i kwasowość. Wszystko tu jest ok. Jak pijemy, czujemy, słowo klucz to jest dobry balans. Producent pisze, że są tutaj delikatne
delikatne taniny. Ja bym powiedziała, że one są dosyć wyraziste, ale one są bardzo miękkie. Czujemy je raczej tutaj dookoła niż tutaj po bokach w jamie ustnej i to wino jest bardzo smooth. I kolejna dziewczyna winnica, czyli winnica Anna, tym razem mieszcząca się w Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku i znów jest to połączenie Cabernet Cortis i Regent. Jest to rocznik 2018. Wybrałam to wino jako ostatnie, bo jest najbardziej zbudowane z naszej czwórki i takie wino powinniśmy właśnie degustować na końcu, ponieważ ma takie bardzo dominujące, wyraziste aromaty. Słuchajcie, wędzonka, pieprz, suszona śliwka, nawet bym powiedziała, że taka sosna, więc to wino jest naprawdę bardzo, bardzo bogate. Jest troszeczkę gęstsze i ma większy procent alkoholu, 14,5%. W kupażu z winnicy Anna są wyraziste taniny i cieszę się, że w czterech omawianych przeze mnie dzisiaj winach te taniny występują, bo to też świadczy o wysokiej jakości wina i te taniny pomagają długo przetrwać naszemu winu. Jest to taki, powiedzmy, jeden z konserwantów. To były wina z Dolnego Śląska.